Piątek, 4 stycznia, Karolina Paras. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w serwisie. O operacji na oddziale, operacji remontowej. Powiemy także, gdzie liczy się czas kierowcą, a kiedy opłaca się przedsiębiorcy mały ZUS. Hospitalizacja ortopedyczna czy operacja przez miesiąc nie w samodzielnym szpitalu wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Rakowskiej. 1 stycznia oddział urazowo-ortopedyczny został zamknięty na miesiąc. W tym czasie pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów, jakie nakłada na szpital prawo. Na oddziale pacjentów brak, zamiast nich ekipa remontowa, która wykona niewielkie, ale konieczne prace modernizacyjne. Oddział nieremontowany od ponad 10 lat trzeba dostosować do norm. Oprócz budowy separatki na oddziale przeprowadzonych zostanie jeszcze kilka innych prac. Wymieniamy całą infrastrukturę łazienek dla pacjentów. Oprócz tego musimy stworzyć warunki dla pacjentów wymagane w tej chwili w przepisach, czyli stworzyć z prawdziwego zdarzenia separatkę. W związku z remontem pacjenci kierowani są na oddziały do szpitali ościennych w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. Dla mieszkańców Piotrkowa pomysł na remont w zimę to nietrafiona decyzja. No raczej nie, no w tym okresie akurat to nie powinno być zamknięte. A dlaczego tak się stało? Nie wiem. Jest remont. Obecnie, w tej chwili. Bardzo dziwne. Ortopedia o tej porze. Przecież to teraz najlepszy sezon. No raczej nie. Akurat zima, są złamania i w ogóle. Na remonty oddziałów szpitalnych nie ma dobrego terminu, mówi dyrektor placówki. Choć jak mówi, zima nie jest, jakby się wydawało, okresem, kiedy na oddziale jest największe obłożenie. Dlaczego remont na początku roku? Dlatego, że akurat taki mamy terminarz remontu. Natomiast odpowiadając na postawione tutaj jak gdyby w podtekście pytanie, czy jest dobry termin dokonania remontu, nie ma. W naszej ocenie wychodzi, że więcej wypadków urazowych mamy latem, wiosną niż zimą. Zimą mimo okresu natężenia złamań, są to złamania raczej załatwiane ambulatoryjnie. Na czas remontu, czyli do końca stycznia, w placówce zabezpieczono całodobowy dyżur ortopedy. Zgodę na remont wydał wojewoda łódzki. O jego terminie poinformowany został marszałek województwa łódzkiego i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotrkowski Szpital w tym roku chce przeprowadzić remont na ojomie oraz neurologii. Czasomierze w Piotrkowie już były, ale zostały wyparte przez tak zwane inteligentne sygnalizacje. Czasomierze jednak wracają na piotrkowskie skrzyżowania. Tym razem pojawiły się na skrzyżowaniu ulic Jerozolimskiej i Wojska Polskiego. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od kilku tygodni. Zegary odliczające czas do zmiany świateł to ułatwienie, zgodnie twierdzą kierowcy. Tak, to jest super. Ja jedę z Łodzi, to wie pani, no w ciemno, nie? Ja tutaj już wiem co i jak, na pewno, tak, tak. Liczniki informują, ile czasu pozostało do zmiany świateł. Takie rozwiązanie pozwoli na usprawnienie ruchu i rozkorkowanie tej części miasta. Na pewno w jakimś stopniu te czasomierze również wpływają na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. No i planujemy, przyglądamy się kolejnym skrzyżowaniom, aby te urządzenia również zamontować. Nie wszędzie zainstalowanie czasomierzy jest możliwe. Ponieważ być może nie każdy wie, że na każdym skrzyżowaniu nie może pojawić się takie urządzenie, ponieważ czasomierze nie są dostosowane do akomodacyjnych sygnalizatorów, czyli takich, które kierowane są w zależności, światła zmieniają się w zależności od natężenia ruchu. Czasomierze upłynniające ruch na drogach zainstalowano także u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Strączyńskiego. Niewykluczone, że kolejne zegary pojawią się na następnych skrzyżowaniach. Teraz ważna informacja dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, czyli do 8 stycznia. Co to takiego mały ZUS? To ubezpieczenie społeczne uzależnione od kondycji finansowej firmy. Ci, którzy pracują sezonowo lub mają niewielkie zyski z działalności, zyskują na pomniejszeniu składek. Z tego rodzaju ulgi w opłatach mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG,
których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, która w 2018 roku wynosiła 63 tysiące złotych. Jeżeli działalność nie była prowadzona przez cały rok, do wyliczenia progu przychodu należy zastosować proporcje. Z niższych składek możemy korzystać przez 36 miesięcy. Aby skorzystać z ulgi, dokumenty do ZUS-u należy złożyć do 8 stycznia. Korowód kolędników z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem na czele po raz kolejny przejdzie ulicami naszego miasta. Święto Trzech Króli już w najbliższą niedzielę. Już tradycją jest, że w Piotrkowie w ramach obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego organizowany jest Orszak Trzech Króli. Uroczystość tegoroczna rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 15 przed Kościołem Najświętszego Serca Jezusowego. Inscenizacja jak co roku będzie miała formę pochodu ulicami miasta. Wierni przejdą ulicą Słowackiego w kierunku klasztoru ojców Bernardynów. Tam mędrcy pokłonią się świętej rodzinie i ofiarują Jezusowi mirrę, kadzidło oraz złoto. Pozostajemy w temacie poświątecznym. Piotrkowskie kolędowanie to tytuł koncertu zespołu Presto, który już w najbliższą sobotę odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Podczas koncertu usłyszeć będzie można nie tylko zespół Presto, ale także uczestników zajęć małej emisji głosu z Miejskiego Ośrodka Kultury, którzy uczą się pod kierunkiem Justyny Piesik-Kędry. Koncert rozpocznie się o godzinie 17 w sobotę. Przypominam, cena biletu to 5 zł. Przełom roku to dobry okres na podejmowanie decyzji o zmianach, ale czy jesteśmy wytrwali w postanowieniach i co zrobić, by pod koniec roku z dumą stwierdzić, że się udało? Gdy wybija północ i zmienia się rok, to moment, kiedy część z nas coś sobie obiecuje. Przyrzeczenia noworoczne to plany i wyraz naszych ambicji. Jednym się udaje, innym nie bardzo. Potrzebne są takie postanowienia noworoczne? No rośnie tak. Zawsze co się... Jak się tak się obieca, to i może i się spełnić. No, tak, no niestety człowiek ma słaby charakter i z tym tak samo cały czas człowiek walczy, tak? Czyli są te przeciwności losu i niestety no, nie ma osób doskonałych. Powiem tak, i niestety nie da się pewnych rzeczy stwierdzić, że tak na pewno. No, człowiek jest tylko istotą, jak to mówią, słabą i nie zawsze wszystko... To, co się zamierza, spełni się, tak? W tamtym roku miałam takie postanowienie, żeby rzucić papierosy i rzuciłam i się spełniło. A w tym roku na razie nie miałam żadnego. Nie dotrzymuję postanowień, to po co mieć? Czyli to bez sensu sobie coś postanawiać? Trzeba działać, a nie postanawiać. Ale samo postanowienie nie wystarczy. Trzeba działać, mówią psychologowie. Ważne jest również to, by postanowienia nie były naszym sekretem. Plan tej zmiany? Co chcemy zrobić? Konkretne, bardzo skonkretyzowane. No i zastanowić się, myślę sobie, nad trzema ważnymi rzeczami, tak? To jest wiedza, co chcemy zrobić. To jest z pewnością wsparcie, więc poszukać zasobów. I emocje, czyli tutaj to głównie chodzi mi o to, że tu można na tym fajnym takim świątecznym szczale i tym takim noworocznej energii dużo zrobić, ale sama energia nie pomoże. Sama emocjonalność w sensie radości tego nie pomoże. Więc wracam do punktu pierwszego, wiedza. Wiedza, co chcę zmienić, jak chcę zmienić i kto może mi w tym pomóc. Należy również nie zapominać, że czasem plan może się nie powieść, ale nie należy się poddawać, bo na porażki również trzeba być przygotowanym. Ja swoje postanowienie noworoczne już mam i zdradzę. Postanowiłam zdrowiej się odżywiać, jeść więcej warzyw. Trzymajcie za mnie Państwo kciuki, może się uda. A tymczasem zapraszam na magazyn Werbum oraz program Piotrków, którego nie znacie. Dziękuję za uwagę, udanego weekendu. Do zobaczenia. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Uroczystość objawienia pańskiego. Słyszymy Ewangelię, która opisuje pokłon trzech mędrców. Przede wszystkim Chrystus rodzi się jako Zbawiciel i Mesjasz dla narodu wybranego. Ale pokłon trzech mędrców ze wschodu, sugeruje, że Chrystus nie tylko przyszedł tylko i wyłącznie do narodu wybranego, ale do całego świata. Cały świat dzisiaj patrzy na żółbek, i cały świat właśnie z tego miejsca czerpie siłę i moc do tego, by stawać się lepszym, do tego, by stawać się piękniejszym, do tego, by stawać się pełnym miłości. Królowie w dowód swojego uwielbienia, w dowód swojej wdzięczności, ale przede wszystkim w dowód uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Mesjasza i Zbawiciela świata złożyli trzy przepiękne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Z czym przychodzimy dzisiaj do żłóbka? Co chcemy złożyć małemu dzieciątku w darze, aby przypomnieć mu, że wciąż jest dla nas ważny, że wciąż go bardzo kochamy, wciąż bardzo nam zależy na jego obecności w naszym życiu. Ono bezbronne, małe dzieciątko leżące w żłóbku podnosi rękę, by błogosławić każdemu z nas, ale szczególnie tym, którzy przychodzą, by oddać mu pokłon i uznać w nim Pana i Zbawiciela. Kłaniam się Państwu w kolejnym programie z cyklu Piotrków, którego nie znacie. Leszek Zefacki, Izydor Młoczkowski, ja Stanisław Piotrgajda. I dzisiaj witamy serdecznie gościa specjalnego naszego programu, Tomasza Balcerka. Witam serdecznie. I proszę Państwa, chcielibyśmy może w kilku następnych odcinkach naszego programu poopowiadać o ludziach, którzy mieszkają w Piotrkowie, którzy żyją, którzy działają na rzecz tego miasta. Pretekstem do tego jest ta statuetka, która tutaj w trzech egzemplarzach jest ustawiona. I w tym roku po raz 43 została wręczona właśnie Tomaszowi Balcerkowi
Złota Wieża Trybunalska, jedna z najważniejszych nagród przyznawanych ludziom zasłużonym, wybitnym w Piotrkowie Trybunalskim. To taki Oscar. Ale powiedz Leszku, jak powstawała idea tej przyznawania tej nagrody i jak ona się kształtowała? Od 1971 roku Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa przyznaje symboliczną statuetkę Złotą Wieżę Trybunalską osobom za osiągnięcia w, można powiedzieć ogólnie, za rozsławianie Piotrkowa na polu nauki, sztuki, literatury, upowszechniania historii. Jednym słowem, robią dużo dla naszego miasta. Do tego roku wręczono 43 wieże trybunalskie, 43. Otrzymał nasz gość Tomasz Balcerek. Przypomnę Państwu chociaż kilka osobowości, które dostały te wieże. Pierwsza wieża, Złota Wieża Trybunalska, była przyznana plastykowi piotrkowskiemu, nauczycielowi oraz malarzowi w 1971 roku, Kazimierzowi Budzyńskiemu. Druga wieża trybunalska, znanej osobie Tadeuszowi Nowakowskiemu, który napisał przewodniki i kilka książek o Piotrkowie, który zrobił bardzo wiele dla naszego miasta, będąc jednocześnie dyrektorem Fabryki Maszyn Górniczych i wielkim zbieraczem, kolekcjonerem, a także osobą, która poświęciła dużo swojego czasu dla naszego miasta. Innych osób, dziewiątą wieżę trybunalską dostał pan Wincenty Stępień, proszę Państwa, ogrodnik, który przez ponad 50 lat dbał o nasze miasto, o kwiaty, by nasze miasto i ogród, i park nasz przepiękny, botaniczny i park księcia Poniatowskiego wyglądał kolorowo i bajecznie. Kiedyś taki człowiek był zatrudniony w mieście. Nawet tam w parku był domek ogrodnika, gdzie tak. No nie mieszkał, ale składał co najmniej narzędzia. Bardzo znana osoba i bardzo ceniona. 13. wieżę trybunalską otrzymała Barbara Urbańska-Miszczyk. W 1984 roku znana artystka, plastyk, twórca szkła znakomitego, przepięknego, które znajduje się w wielu muzeach świata. Piotr, chyba więcej powiesz o pani Barbarze Miszczyk. Pani Barbara była związana przez długi okres czasu z hutą Hortensia, gdzie projektowała szkło, znakomite szkło. Potem zaczęła robić karierę międzynarodową i szkła znajdują się w Nowym Jorku, w Wiedniu. W Watykanie. W Watykanie oczywiście, bo robiła również dla papieża. Na wszystkich kontynentach, proszę Państwa. Świetna, bardzo, bardzo rozpoznawalna artystka. Również nauczycielka, prawda? Również nauczycielka, to muszę skromnie powiedzieć, że również mnie uczyła, co widać. Natomiast bardzo, bardzo zaangażowana również w sprawy swojego osiedla, swojego miasta. Ona przez długie lata mieszkała już potem poza granicami, mieszkała w Wiedniu, ale bardzo często, jeżeli tylko mogła, przyjeżdżała do Piotrkowa, odwiedzała wszystkich znajomych. 11. wieżę trybunalską z kolei dostał pan Rafał Orlewski. Tak, ja akurat tutaj miło wspominam pana Rafała. Związany jestem praktycznie obecnie. Jakoś złożyło się, że pan Rafał Orlewski jest patronem prywatnej szkoły podstawowej i na co dzień ma styczność właśnie z kulturą. Poza tym uczestniczy w życiu tym naszym tanecznym akurat. Związany jest, a poza tym ja mówię, że pamiętam czasy, kiedy ci wszyscy, których znam tutaj, to byli ludzie niesamowicie społeczni. Pamiętam, jak pan Rafał Orlewski przygotowywał nas na piosenkę, na konkurs piosenki wtedy radzieckiej i żołnierskiej pod względem literackim. Czyli po prostu każdy jakąś po prostu oprócz kwestii muzycznej, to mieliśmy przygotowanie wręcz ze wszystkiego. I ci ludzie nie liczyli czasu. Nie wiedziałem, że później te nasze drogi jeszcze się zejdą i faktycznie zeszły się w obecnym czasie. Także od paru lat mamy ze sobą taki stały kontakt. Jest bardzo dalej aktywny, pisze wspaniałe rzeczy. Nawet osobiście otrzymałem od niego dedykację, bo napisał dla mnie specjalny wiersz. A Tomaszu, dyrektor Liceum Chrobrego. Tak, pan Bartczak. Tam jeszcze był kolejny dyrektor wtedy TPS-u, pan Pokutycki. Więc mówię, to są wszyscy ludzie, którzy mieli do czynienia z młodzieżą. Poza tym my byliśmy wtedy. Pan Pokutycki, oprócz tego, że był pedagogiem, był autorem wielu książek zawodowych. Pan dyrektor Bartczak również, nauczyciel. Także sygnalizujemy Państwu, że były to osoby z różnych profesji.
Natomiast w 1999 roku bardzo ważna osoba dostała wieżę trybunalską. Piotr, Stanisław, Stanisław, Piotr, Gajda. I tak dalej. O i to proszę Państwa widać, bo to jest no już bardzo zabytkowa wieża, ma zupełnie inny kształt niż te i pokryta patyną, śniedzią. Wartości, nadawała no, większej wartości, Piotrze. Wspomnijmy na chwilę tylko, że Złota Wieża Trybunalska, ta statuetka została wymyślona na fabryce maszyn górniczych. Tak. Zaprojektował ją Antoni Piątek. Plastyk zakładowy. Plastyk, tak, fabryki maszyn górniczych, pan Antoni Piątek. A przez długie lata fabryka odlewała tą statuetkę. W tej chwili chyba, nie wiem gdzie się robi, gdzie produkują. Produkowała te. Delta. Delta? Tak. No bardzo możliwe. Natomiast ale sam kształt statuetka to właśnie przypomina wieża, proszę Państwa, ze sztychu Dalberga. To jest ratusza piotrkowskiego, w 611 roku wybudowanego. Przepiękna wieża na sztychu Dalberga, na pierwszej rycinie, która przedstawia Piotrków, znajdowała się ta wieża. A w ogóle wieża, no to był pomysł, to była inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa. No wspomnieć musimy jeszcze, że tutaj wieża trybunalska, ja już nie pamiętam, ale 42 to jest wieża przyznana Leszkowi Józefackiemu za całokształt jego działalności społecznikowskiej, historycznej i krajoznawczej, za osobowość tego człowieka, który jest niepowtarzalny. Tomaszu, nie wyobrażamy sobie z Piotrem żadnej imprezy w Piotrkowie bez ciebie. Powiedz kilka słów o sobie. Ja powiem tak. Mówiłem to w takiej swojej wypowiedzi, gdy wręczano mi tę wieżę, że mi Piotrków umożliwił pracę w kulturze. Mnie Piotrków przygotował do tej pracy. Ja lekko tak sobie policzyłem, to praktycznie jestem ponad 50 lat na scenie. Od pierwszego poważniejszego konkursu. Ja generalnie pamiętam, jak w szkole podstawowej w czwartej klasie już byłem na profesjonalnej scenie, występowałem ze sławnym zespołem Szałaputy. No tak. I zresztą Piotr, tutaj pamiętasz, życie kulturalne bardzo rozwijało się w szkole na Piomie, w Techniku Maszyn Górniczych. Była niesamowita estrada, gdzie występowaliśmy przecież razem. Tam też poszedłem. Ale mówię, cały czas ta działalność moja była spowodowana tym, że umożliwiono mi tą drogę artystyczną. Już później po szkole, również gdzie musiałem mieć specjalne pozwolenie po szkole górniczej, bo my byliśmy pod innym ministerstwem, do pójścia do szkoły artystycznej, do humanistycznej od samego ministra. Także po prostu cały czas, ja wiedziałem, że tu wrócę, ja wiedziałem, że będę to robił. Nabierałem tej takiej wartości, ale jednocześnie trzeba powiedzieć w ten sposób, i wy się zgodzicie na pewno z tym, że te wszystkie nasze działania to oparte są na pewnej pokorze. No nie ma, można być przybojowym, ale po prostu człowiek przez te lata nabiera pewnej pokory, żeby cokolwiek można było zrobić. I o każdym można z panów powiedzieć i o wszystkich, którzy tutaj byśmy ich wymienili, to są ludzie pokornego serca w sensie dawania czegoś od siebie. No bo mówimy o pewnej pracy społecznej. To są przede wszystkim społecznicy, którzy poświęcają swój czas, tak, swoje zdrowie, swoje zdolności, żeby przekazywać je innym. I to jest niezwykle cenne i ważne. Dokładnie tak. Zresztą to jest... Nigdy nikt wtedy nie liczył czasu. Poza tym taka jest nasza rola w tym momencie. Też pokazywania pewnego wskazywania drogowskazu, w sensie, że można działać, nie liczyć, jak to się mówi, na garze, na pieniądze, a jednocześnie to serce, to od siebie, co płynie w sensie nauki dla następnego pokolenia, jest naprawdę bardzo ważne. Od tego chyba jesteśmy. Oczywiście. Musimy, Piotrze, powiedzieć, bo uczestniczyliśmy już w jednym, ja uczestniczyłem w jednym wyborze, że wybory są bardzo trudne. Zacznijmy od tego, że laureata wybiera kapituła złożona z dotychczasowych laureatów i przedstawicieli organizatora, więc Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa. I to, jak słusznie zauważyłeś, wybory są trudne i czasem dyskusja jest... bardzo, może niemożliwa, ale długotrwała i rozpatruje się te kandydatury z wszystkich stron, żeby wybrać właśnie tego, który najbardziej na tą nagrodę zasługuje. Nieraz, proszę Państwa, było to 17 osób,
które oczywiście startowało do wieży. Więc wybór z 17 osób, często bardzo ważnych dla naszego miasta, trzeba było wybrać jedną. Przy Tomka wyborze, mimo że to jest to tajne, to powiemy, że też nie była jedna tylko propozycja. Było wiele propozycji, ale zwyciężył Tomasz Balcerek. Ale czy ja należy się z tego cieszyć po prostu, że, no, że, oczywiście, że to jest takie duże i są ludzie, którzy po prostu działają. Tak, tak. I myślimy, proszę Państwa, chyba zgodnie z Państwem, że wybór był właściwy i cieszymy się, że w naszej audycji mogliśmy przedstawić w kilku słowach chociaż 43. laureata Złotej Wieży Trybunalskiej pana Tomasza Balcerka i również seniora Piotra Stanisława-Gajdę, który otrzymał tą wieżę. I Leszka Józefackiego. I myślimy, że juniora. Informacje o Złotej Wieży Trybunalskiej również się wpisują w naszą audycję Piotrków, którego powinniśmy poznać, a my Państwu przedstawić, ale również i ludzi naszego miasta. A może przede wszystkim ludzi, bo to o tych kamienicach, zabytkach mówiliśmy bardzo dużo, a teraz czas na to, żeby właśnie mówić o ludziach. I historia tej wyjątkowej nagrody, 43-letnia historia, wskazuje na to, że kapituła, że organizatorzy starali się znaleźć tych ludzi, którzy się wyróżniają. Przede wszystkim tych społeczników, którzy poświęcają siebie dla tego, żeby zrobić coś dla tego miasta. Dla tego miasta. I to są ludzie, 43 laureatów, proszę Państwa, którzy mogą chodzić za wzór. Mogą uchodzić za inspirację do działania. Bo to są bardzo różni ludzie z bardzo różnych dziedzin. Piotruś, jeszcze jedno słowo, że przepraszamy, że nie wymieniliśmy wszystkich albo oczywiście innych osób, które są, ale to 43 osoby nie chcemy wymieniać. Tylko kilka osób symbolicznie wymieniliśmy z tego zacnego grona. Tak, z pierwszej trzynastki, żeby zaznaczyć, że były to osoby z różnych I nie chwaląc nas samych, trzeba powiedzieć, że to są ludzie najważniejsi w tym mieście. Uhonorowani tymi właśnie statuetkami. W przyszłym roku będzie 44. Wieża Trybunalska, Złota Wieża Trybunalska przyznawana. Już teraz zastanówcie się Państwo, może znajdziecie kogoś, kto będziecie chcieli wytypować, bo można zgłaszać kandydatury do wieży osób też prywatnych, czy grupy osób prywatnych. Może będziecie Państwo chcieli zgłosić kogoś, kto zasługuje na wyróżnienie, który zasługuje na to, żeby taką statuetkę otrzymać i dołączyć do grona tych ludzi nagrodzonych. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Zapraszamy na nasz następny program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Leszek Józefacki, Izydor Moczkowski, Piotr Gajda, no i Tomasz Balcerek, gość specjalny laureat 43. Złotej Wieży Trybunalskiej. Dziękujemy Państwu.